Naszym gościem dr Tomasz Teluk, Instytut Globalizacji. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I aspekt relacji polsko-ukraińskich. Teraz trwa spotkanie prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Andrzeja Dudy w Wiśle, w Polsce, w Beskidach. A pan napisał tekst o tym, że Ukraina wstrzymuje transport kolejowy w ramach jedwabnego szlaku między Polską a Chinami. O co chodzi? Jaki jest zakres tego wstrzymywania? Jaki jest powód lub pretekst, jaki zgłasza Kijów w tej sprawie? No tutaj Ukraińcy mają bardzo gorący czas, bo z jednej strony tuż przy granicy jest już ponad 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich, a z drugiej strony ostro walczą o swoje interesy. I doprowadziło to do decyzji właściwie w końcówce zeszłego roku, już od 30 listopada wszedł w życie zakaz przyjmowania przez koleje ukraińskie wszystkich przesyłek nadawanych z 15 krajów Azji i Europy, które trafiały do Polski w ramach tak zwanego nowego jedwabnego szlaku. No, w rzeczywistości jest to taki element wojny handlowo-transportowej, bowiem Ukraińcy próbują tutaj rozpychać się na europejskim rynku transportowym, jeśli chodzi o transport tirów, i bardzo mocno chcą tutaj konkurować z Polakami i domagali się od naszego rządu 200 tysięcy zezwoleń na prowadzenie tego typu usług w Polsce. No innymi słowy, chcieli, aby te towary rozładowane u nas dalej jechały do Europy ukraińskimi ciężarówkami, na co nie mogliśmy się zgodzić. I skoro my się nie zgodziliśmy, to Ukraina zablokowała nam przewóz towarów kolejowych? No tak, bo te towary dochodziły do Polski tą szerokotorową linią ochotniczą należącą do PKP i teraz te tory stoją puste. Ten wolumen obrotu towarów był dość duży, bo dochodził do 10 milionów ton. To prawie 5 miliardów dolarów. No i teraz te transporty omijają Polskę i gdzieś jadą naokoło tam w kierunku Morza Bałtyckiego, skąd jadą dalej na zachód. No nie wykluczone, że to też są jakieś wewnętrzne tam rozgrywki takie, o których nie wiemy, no bo też na Ukrainie są silne wpływy rosyjskie. Natomiast no, ta nasza postawa odnośnie rynku transportowego jest jak najbardziej zrozumiała, bo do tej pory to Polska dominowała na rynku unijnym. 1/4 nawet transportu drogowego to polskie ciężarówki. Mamy największą flotę, prawie 700 tysięcy zarejestrowanych samochodów, przy czym Niemcy i Francuzi mają tylko 500 000. No i domagamy się pewnej symetrii w stosunku do Ukraińców, bo sami od nich otrzymaliśmy około 160 tysięcy zezwoleń na transport, a nie wykorzystaliśmy nawet połowy, bo pojawiają się rozmaite przeszkody biurokratyczne, które uniemożliwiają wykonywanie zleceń na tym terytorium, a nie możemy pozwolić, żeby po Polsce jeździły ukraińskie tiry, a nie polskie. A jak wygląda reakcja Chin na to, że towary z państwa środka nie mogą do Europy dojechać, no bo są blokowane na Ukrainie? No wiadomo, Chińczycy nie są zachwyceni, natomiast ich generalnie nie interesuje, którędy one dotrą. Ważne, żeby docierały do adresata i tutaj też jest problem, bo przecież ten transport przez Białoruś kuleje. Także Chińczycy z pewnością nie są zachwyceni, natomiast trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt, mianowicie, że tak samo jak na rynku gazu teraz Polska pomijana jest, tak samo jak Ukraina w tranzycie, tak samo Rosjanie chcą wyeliminować nas z rynku właśnie transportowego i już teraz są projekty, aby przystosować przewóz tych towarów, także tirów przez port w Kaliningradzie, tak aby tiry mogły omijać Polskę i z pewnością tego typu strategia będzie kontynuowana, aby jak najmocniej zaszkodzić Polsce, aby eliminować ją z różnego rodzaju rynków tranzytowych.
I natomiast no, Ukraińcy są naszymi bliskimi sąsiadami, łączy nas wiele, tutaj powinniśmy się w końcu dogadać. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. A jak takie porozumienie by wyglądało? Powinniśmy wpuścić część ukraińskich firm transportowych na rynek transportu kołowego i wtedy Ukraina by pozwoliła na tranzyt towarów z Chin do Polski przez swoje terytorium? No ja myślę, że tutaj powinniśmy osiągnąć jakiś kompromis. To jest o wiele lepsze niż stawianie tych spraw na ostrzu noża. Możemy zachować jakieś proporcje we wzajemnym dopuszczaniu się do rynków, tak aby obie strony były zadowolone i czuły się zwycięzcami. Także myślę, że ten kompromis w końcu będzie osiągnięty. To jeszcze jeden temat poruszmy w naszej rozmowie. Przed panią dr Tomasz Taluk, prezes Instytutu Globalizacji. Napisał pan też tekst również dla portalu Trójmorze o tym, jakie mogą być niestandardowe ruchy Rosji w ramach ewentualnej konfrontacji czy wojny na Ukrainie. Rosja zagraża podmorskiemu systemowi teleinformatycznemu. Pamiętamy, że od połowy XIX, od drugiej połowy XIX wieku Amerykę i Europę łączą kable podmorskie. Ich jest dużo i tymi kablami płyną biliardy, czy tam ileś znacznie więcej informacji, już nawet nie wiem jakiej liczby użyć, aby opisać ten ruch, który się odbywa po tych kablach, a te kable, jak rozumiem, mogą być przecięte przez Rosjan w każdej chwili. No tak, tutaj też, że na to zagrożenie zwrócił uwagę Brytyjczycy, bowiem na gro tych kabli jest właśnie tam na Morzu Północnym i łączy Stary Kontynent z Nowym Światem. No rzeczywiście to jest taka pajęczyna, której nie wiemy, ale proszę sobie wyobrazić, że ponad 95% przesyłanych informacji na świecie to są właśnie kable, które biegną na dnie mórz i oceanu. Są światłowody, gigantyczne połączenia, to jest 300 takich kluczowych połączeń, których całkowita długość przekracza 1 000 000 km. Dlatego one są bardzo ważne ze względów strategicznych, także te Morze Północne, Morze Śródziemne to są takie obszary strategiczne, które powinny być chronione. No tutaj reakcja Brytyjczyków była dość taka stanowcza, powiedzieli, że każde zniszczenie tego typu autostrad teleinformatycznych będzie traktowane na równi z wypowiedzeniem wojny. Myślę, że to wystarczy. Na Morzu akurat Bałtyckim mamy tylko kilka takich teleautostrad, także nie należy się spodziewać jakichś perturbacji powiedzmy w naszym regionie. To raczej chodzi o aktywność rosyjskich łodzi podwodnych na tych akwenach właśnie bardziej oceanów, Morze Północne, tych rejonów. Ale jak wygląda zrywanie takich połączeń? Po prostu podpływa się łodzią podwodną i szoruje po dnie, żeby je zerwać? Czy to się robi w jakoś bardziej subtelny sposób? Teraz pewnie są z innego rodzaju bronie. Są torpedy, są jakieś podmorskie drony. Można zrobić to w dużo bardziej wyrafinowany sposób. Natomiast nie sądzę, żeby Rosjanie aż tak ryzykowali konflikt z całym wolnym światem, bo jakie byłyby konsekwencje takiego zerwania połączeń, zerwania kilkunastu z tych kabli, które nas łączą z Ameryką? Siada internet? No w zasadzie tak. No, widzimy teraz, że żyjemy w takiej epoce, gdzie przedsiębiorstwa, rynki funkcjonują w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Wszystkiego rodzaju transmisje odbywają się tymi szerokopasmowymi sieciami. Także z pewnością doszłoby do perturbacji tego ruchu teleinformatycznego. Stanowiłby to bardzo duży problem dla rynków finansowych, funkcjonowania przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw. Mógł być spowodowany to jakiś chaos, byłby problem z komunikacją, bo tego ruchu nie dałoby się przerzucić
gdzieś na jakieś alternatywne kierunki, na satelity, bo ta infrastruktura podmorska jest kluczowa, także na pewno konsekwencje byłyby bardzo poważne. Natomiast też tutaj Zachód grozi obecnie Rosji również poważnymi konsekwencjami, choćby wpisanie na czarną listę rosyjskich banków, rozliczeń, wykluczeniem z tego systemu SWIFT, także nie sądzę, żeby Kreml chciałby zostać sprowadzony do roli, powiedzmy, Korei Północnej czy Iranu sprzed kilku lat. Chociaż skoro przy SWIFT jesteśmy, też na minutkę, to może temat uzupełnijmy, bo wydaje się, że jeszcze odłączenie Rosji od systemu SWIFT, czyli rozliczeń międzynarodowych, międzybankowych, byłby dla Rosji niezwykle dotkliwy w roku 2014, tak? Kiedy ta groźba wówczas przy okazji zajmowania Krymu i Donbasu nie została wykorzystana, to Rosja się przyzwyczaiła, przygotowała, powstał rosyjski wewnętrzny system kart płatniczych, z niego korzysta istotna część rynku, bo około 30%, więc widać, że tego typu szerokie bronie sankcyjne, jakie posiadał Zachód, powoli przestają działać, bo tworzą się osobne internety, osobne systemy płatności, osobne systemy zarządzania informatycznego. No tak, ale mimo wszystko Rosja też jest zintegrowana z globalną gospodarką i też wysyła swoje towary na Zachód i to jest główny kierunek i wpływu z importu. Także tutaj już nie ma walki o ideologię, tak jak było w czasach komunistycznych. To jest walka o pieniądz i pieniądz jest dla Kremla najważniejszy. Także nie sądzę, że aby ci oligarchowie chcieli zostać wykluczeni z możliwości podróżowania po świecie, nabywania aktywów w każdym zakątku globu, korzystania z tych samych uciech, co zachodni partnerzy, i wydaje mi się tutaj ryzyko jakiegoś większego konfliktu jest mimo wszystko znikome. Podobnie myślę też, że Rosjanie chcą być traktowani jak normalni ludzie, normalni turyści, i tego typu postawienie sprawy na ostrzu noża też miałoby swoje konsekwencje polityczne w Rosji. No wielu Rosjan odwróciłoby się już na zawsze od Putina i jego ekipy. Powiedział dr Tomasz Taruk, prezes Instytutu Globalizacji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, do widzenia. Ale jeszcze w kontekście tego SWIFT to warto podkreślić, że podobno więcej pieniędzy mają rosyjscy oligarchowie poza granicami Rosji niż cała reszta społeczeństwa rosyjskiego w samej Rosji. Też pokazuje, jak dotkliwe mogą być sankcje utrudniające poruszanie się po świecie, zwłaszcza dla rosyjskich oligarchów. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.